Super, jeden przegrany start, tylko Dudek mnie tam wyciągnął pod pół. Ciężko go uprzedzić, też jest szybki, więc później zmieniłem motory, już byłem bardzo szybki, więc cieszymy się. Szkoda Zaniobiego, bo jeszcze coś chciałem sprawdzić, już mecz był wygrany, ale sprawdzę następny raz. Ale właśnie, widać, że już macie wszystko dopasowane, że te treningi, które tutaj odbywają się regularnie, one przynoszą efekt, tak? Tak, ćwiczymy bardzo dużo. Było 10 dni wolnego, więc każdy z nas tam trochę podtrenował to, co stracił w kwietniu i w maju, bo wiadomo, zimą jednak ćwiczy cały czas, a w sezonie nie ma czasu, bo ciągle loty i mecze, więc teraz już jest ta taka druga połówka ważniejsza i miejmy nadzieję, że będziemy mieć play-offy. Do tego będzie też ważne finały, SEGI Challenge, więc mam nadzieję, że tak pojadę do końca roku. Dzisiaj nie przegraliście. Dzisiaj nie przegraliście wyścigu. Wow. Dobra. Poszły iskry. Lecimy dalej. Dzisiaj nie przegraliście wyścigu, natomiast zdobywać zwycięstwa nie było tak łatwo wcale, prawda? Nie jest. Są to też bardzo dobrzy zawodnicy. Przyjechali zmobilizowani. Każdy z nich jest znakomitym startowcem. Każdy miał ten czas wolny też, żeby się przygotować, bo było dużo tego czasu. Więc każdy z nich na pewno także miał wszyscy nowe silniki, tak jak i my, więc w Ekstralidze liczy się dojazd do łuku sekunda i jest pobiegu, więc trzeba być skoncentrowany.